mam tutaj taką oto beczkę, beczka z odzysku po paprykach, pojemność 220 litrów, dekiel ogromny, odkręcamy. Ja w tym deklu zamierzam przewiercić otwory po to, żeby woda, która będzie spływać z rynny, pływała już bez zanieczyszczeń typu liście czy jakieś inne rzeczy, które mogą być na dachu. Osobno do tej beczki dokupiłem kranik i taką wylewkę, którą zamontuję gdzieś u góry po to, żeby ewentualny nadmiar wody gdzieś sobie tam mógł odpływać. Otworki już porobione, wierciłem wiertłem 4 mm po to, żeby żaden owad, żadna mucha nam się nie dostała do środka, a taka liczba otworów spokojnie wystarczy, żeby swobodnie woda spływała do środka. Za chwilę zajmę się wierceniem otworu pod kranik, gdzieś tu na dole. I u samej góry, jeszcze nie wiem w którym miejscu, otwór pod wylewkę. Zaborek przykręcony. Wylewka również. Celowo nie robię jej na tym łuku, tylko tu na tym pierwszym miejscu prostym. No i oczywiście dekiel zatwarzamy. Zaraz idę ją montować. Beczka jest już ustawiona, stoi na dwóch pustakach, po to, żeby była wyżej. Jak widać, sam raz do konewki. Wcześniej podsypałem sobie troszeczkę piasku, żeby łatwiej było mi te pustaki wyrównać. I teraz co? Zajmiemy się montażem rury. Ale wcześniej muszę zdemontować tą starą.
Zaczyna padać pomalutku, to chyba dobrze. Ok, i przykręcę tylko dwa wkręty od góry, żeby ta rura się nie urwała. I czekamy na deszcz.